Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Ciąg dalszy przygotowań świątecznych. Dzisiaj przygotujemy pierniczki alpejskie. Lista składników jak zwykle będzie w opisie filmu. Ja mam Thermomix cukru waniliowego, który sobie przed chwilą przygotowywałam, bo do wypieków świątecznych będzie bardzo przydatny. Jest u mnie na kanale film na ten temat, jakbyście mieli ochotę, to odsyłam, pojawi się gdzieś w górnym rogu link do filmu. A dzisiaj pierniczki przygotowujemy, zaczynając od dodania do naczynia miksującego 150 g masła pokrojonego na kawałki. Dodajemy 280 g miodu. Dwa opakowania przyprawy korzennej do piernika i grzanego wina. W sumie 80 g. Zakładamy pokrywę z miarką. Podgrzewamy 5 minut, 70 stopni, obroty 3. Roztopioną masę przelewamy do innego naczynia, odstawiamy do lekkiego ostudzenia na około 15 minut. I w tym czasie będziemy kontynuować przepis. Przelewam do dużej miski. Potem ona mi się jeszcze przyda, bo po wyrobieniu całej masy pierniczkowej będzie odpoczywała 24 godziny w lodówce. Także do pieczenia pierniczków przejdziemy już jutro. A teraz musimy umyć i osuszyć naczynie miksujące, więc zaraz wracam. Naczynie mam już wymyte, możemy przechodzić do dalszej pracy. Oczywiście Thermomix nie jest niezbędny do wykonania tego przepisu. Śmiało można go zastąpić mikserem, a całą masę można było po prostu podgrzewać w rondelku i, no i będzie ten sam efekt. Resztę składników odważycie na wadze. Także nie martwcie się, bez Thermomixa pierniczki alpejskie też spokojnie wyjdą. Teraz na pokrywie naczynia miksującego stawiamy miseczkę. Odważamy do niej 130 g kwaśnej śmietany, 18% tłuszczu. Ja już to odważyłam, żeby było szybciej. Do kwaśnej śmietany dodajemy 2 łyżeczki sody oczyszczonej. I mieszamy. Podstawiamy. Na pokrywie naczynia miksującego stawiamy kolejną miseczkę. Odważamy do niej 60 g cukru trzcinowego nierafinowanego. Również mam odważony. Odstawiamy. I rozbijamy 3 jajka. Oddzielamy białka od żółtek. Jedno białko wlewamy do kolejnej miseczki. Odstawiamy do posmarowania pierniczków. I od razu Wam mówię, bo już przejrzałam wcześniej ten przepis, że jest tu taka malutka nieścisłość, ponieważ tutaj każą nam rozbić 3 jajka i oddzielić białka od żółtek, a w późniejszych krokach zobaczycie, że będą prosili o dodanie 5 żółtek, a nie 3. Więc ja już wyprzedzając, co będzie w następnych krokach, mam tutaj 5 żółtek, 2 białka i 3 w osobnej miseczce, którym będziemy rzeczywiście smarować pierniczki przed pieczeniem. A teraz zakładamy motylek. Do czystego i suchego naczynia wlewamy białka. To, żeby było suche, jest niezbędne, bo inaczej białka się nie ubiją.
jeszcze dodam odrobinę soli, bo wtedy białka się zdecydowanie szybciej ubijają. Zakładamy pokrywę z miarką. Ubijamy 1,5 minuty na obrotach 3,5. Zdejmujemy miarkę. I będziemy dodawać kolejne składniki, ale najpierw sprawdzimy, jak ubiła się piana. No jest bardzo dobrze ubita, także spokojnie można odwrócić do góry nogami, nic się nie dzieje. Czyli teraz ustawiamy Thermomix na 3 minuty, obroty 3 i będziemy wykonywać kolejne kroki. W trakcie jak się tam w środku miksuje, przez otwór w pokrywie naczynia miksującego stopniowo dodajemy odważony wcześniej cukier i 5 żółtek. Zdejmujemy motylek. Powstał bardzo apetyczny kogel-mogel, aż się chce go zjeść. Dodajemy miód z masłem i przyprawą korzenną. Dodajemy śmietanę wymieszaną z sodą. O, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak ona napęczniała, zrobiła się taka puszysta. Dodajemy 660 g mąki pszennej. Dwadzieścia gramów kakao naturalnego, niesłodzonego. Wkładamy kopystkę podczas mieszania. O, to jest aż po górkę.
I teraz mieszamy 40 sekund na obrotach 3, pomagając kopystką. W razie potrzeby przemieszacz jeszcze dodatkowo kopystką. Ciasto przekładamy do naczynia, przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na 24 godziny do lodówki. Zaglądamy do ciasta. O, jest ciężkie, kolorowe, także ja na pewno go jeszcze przemieszam. Potem go przełożę do naczynia i widzimy się za 24 godziny, jak ciasto będzie schłodzone. Minęły 24 godziny. Wyciągnęłam masę pierniczkową z lodówki. Wyrzuciłam po prostu. Wyciągamy na blat obficie opryszony mąką, ponieważ jest to dość kleiste. Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. Blachę wykładamy papierem do pieczenia i odstawiamy. Schłodzone ciasto przekładamy na opruszony mąką blat i dzielimy na 4 części, więc ja już to zrobiłam, żeby było sprawniej. Każdą część rozwałkowujemy na grubość około 4 do 5 mm. Jest to o tyle ważne, sprawdzałam, że jest to mniej więcej na grubość palca. Jest to o tyle ważne, że jeżeli rozwałkujemy zbyt mocno, ciasto będzie cieniutkie, to wtedy pierniczki będą nie mięciutkie, tylko bardziej chrupiące, takie jak kruche ciastka. A jak chcemy uzyskać alpejskie mięciutkie pierniczki, to ciasto musi być rozwałkowane troszkę grubiej. No i następnie wykrawamy foremkami pierniczki i kładziemy na przygotowaną wcześniej blachę, układając je mniej więcej co 2-3 cm. Biorę się więc do roboty, 3 części odkładam, a pojedynczą rozwałkowuję. Tak wygląda konsystencja ciasta, trochę jak brownie. Myślę, że grubość jest już odpowiednia. Teraz mam pomocnika, który razem ze mną będzie wykrawał ciasteczka. Witam. Wolisz gwiazdkę czy choinkę? A, myślę, że mogę wziąć choinkę. To proszę bardzo, ty z tej strony, ja z tej. Okej. Mocno? No, tak żeby wyszło ciasteczko. Możesz rzucać, później je poukładamy. Okay. O, tu choinkę jakbyś zrobił, bo akurat jest takie miejsce na choinkę. Tu? Nie, nie, o tu, tu, tu. O, popatrz, o tak. Okej. Okay. Dobra, to rzucę. To jest trochę jak z cukrem podam, a nie wnętrzą, nie? No, chcesz ostatnią tu? Z tego mam coś ciasto zrobione, nie? Tak. Mhm.
krótkie. Ciasto bardzo dobrze się rozwałkowuje, w bardzo prosty sposób wyglądało, że będzie sprawiało problemy, ale zupełnie żadnych nie sprawia. Pierniczki wykrawają się z łatwością, jak widzicie wyglądają całkiem fajnie, więc my sobie dokończymy wykrawanie reszty pierniczków i później pokażemy efekty. Pierwszą partię pierniczków mamy już gotową. Trzeba je było na wierzchu posmarować białkiem, które wczoraj odłożyliśmy. Także ja to zrobiłam. I teraz będziemy je piec partiami w nagrzanym wcześniej piekarniku. 10 minut w 180 stopni. I ja będę sobie kończyć, bo jeszcze mi zostało trochę tego ciasta. Jak będą wszystkie pierniczki upieczone, to wtedy do Was wrócę. Pierniczki są już gotowe, upieczone. Piekłam zgodnie z przepisem 10 minut w 180 stopni. Wystarczające to było. Wszystkie upiekły się w tym czasie. I piekłam je na funkcji góra-dół, bez termoobiegu, czyli tylko górna i dolna grzałka. Wyrosły bardzo ładnie. Faktycznie trzeba je układać na blaszce w dużych odstępach, bo jak widzieliście na poprzednich zdjęciach, pierniczki bardzo ładnie rosną w piekarniku, także mogłyby się połączyć, gdyby miały mniejsze odstępy. Co jeszcze zauważam? Ja piekłam w dwóch kształtach, gwiazdki i choinki. Gwiazdka jest bardziej wyrazista, natomiast choinka przy wyrastaniu troszeczkę traci fason. No to już jak uważacie, ale jakby ją tu ozdobić lukrem, to wróciłyby jej zarysy. Natomiast przepis jest bardzo udany, ja już pierniczek kosztowałam, jest mięciutki na razie. Co prawda zaznaczone jest we wskazówkach, że pierniczki po upieczeniu są mięciutkie i bardzo delikatne. Natomiast jak wystygną, zrobią się nieco twardsze i potem muszą odwilgnąć w pudełeczku. Natomiast jeśli chodzi o sam smak, są bardzo gładziutkie, świetnie wyrośnięte, delikatne, nie ma przewagi żadnego smaku korzennego, są takie bardzo neutralne i są też tylko delikatnie słodkie. Także jak ktoś lubi bardzo słodkie ciasta, to nawet bym powiedziała, że mogą być mało słodkie, ale może to i lepiej, możemy je zanurzyć w czekoladzie, w lukrze lub udekorować jeszcze czymś słodkim. Pokażę Wam, jak pięknie wyrosły w środku. Są mięciutkie. O, zobaczcie. Rozłażą się. Mój pomocnik wyczuł, że pierniczek jest przełamany do skosztowania i przyszedł na test smaku, więc zaraz usłyszycie opinię, bo ja już pierniczek testowałam i jest przepyszny, także warto skosztować. No jak widzicie, konsystencja bardzo fajna, jest bardzo mięciutki, kruchutki i zobaczymy, co mój pomocnik powie. Ciasteczka są bardzo mięciutkie, czuć przyprawę, mają bardzo duży smak i serdecznie polecam, bo warto sobie na święta takie ładne pierniczki zrobić, bo nie trwają jakoś długo. W zrobieniu samego wystarczy, żeby do lodówki dać i jeszcze później sobie zrobić formę, więc bardzo polecam. Także przepis polecamy, łapki w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby żaden świąteczny przepis Was nie minął. Kolejny udany przepis świąteczny. Do następnej podróży. Do zobaczenia.